serdecznie miłych gości, którzy dzisiaj posłuchają różnych bardzo ładnych wierszyków w wykonaniu bardzo miłych pań, które uczęszczają również do biblioteki w ramach Akademii Seniora. Sowa na weselu. Odtąd pani sowa w dzień się w dziupli chora, bo niech się pokaże, czy w gaju, czy w lesie, to zaraz tłum ptactwa w lot za nią się wniesie. Brawo. Co wy na to? Brawo! A powiedzcie mi, co to było 26 maja? Dzień mamy. Dzień mamy. Być może dlatego Agnieszka chciała mamie bajkę opowiedzieć. Bajeczka będzie o kotku, ale nie o takim kotku, który był chory i leżał w łóżeczku, tylko o takim innym. Kiedy mama wróciła z pracy i zjadła obiad, Agnieszka usiadła jej na kolanach i zapytała: czy chcesz, mamo, posłuchać nowoczesnej bajki o kotku? Moja mamusia ma też czarny ogonek, którym zamiata po podłodze. Trzeba było zaraz tak mówić. Znam takie coś, co zamiata ogonkiem po podłodze. To jest przedpokój, piesek, pokazuje szczotkę, zamiata ogonkiem. A kotek patrzy na tą szczotkę. Pierwsze krople zabłysły nad głową, rozłożyłem nad głoskami parasolkę tęczową. Podobała mi się? Pewnie. No, taki mokry i deszczowy. Mokry, deszczowy i jutro pewnie będzie padać deszcz. Może nie dzisiaj, ale jutro. Nie. Za sprawą. Nie. 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 Dobrze. Mój wiersz dzisiejszy to jest Samochwała. Pomożecie mi mówić? Tak. No to zaczynamy. Samochwała w kącie stała i to ciągle powiadała. Tato mój, to pizza sięga. Moja mama, ta kapelka. Moja siostra, taka mała, a ja jestem Samochwała. Nik animowany właśnie o kaczce dziwaczce. Przygody kaczki dziwaczki. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kopnie. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Masku ma te skrzydła, ale będzie kolorowa i ładna. Dzieci chciały pokazać galerię, jaką stworzył. Dziękujemy bardzo, prawda? Dziękujemy dzieciom za bycie. Uwaga! Włożył kapcie za samitu, będzie chodził w nich do świtu, a o świcie wśród poduszek biegły zmieni się kłębuszek, biegły zmieni się kłębuszek. Idzie kot, raz, dwa, trzy, skrada się przez nasze sny.
Dziękujemy, oczywiście polecając się na przyszłość. Dziękujemy.